Proszę Państwa, kolejnym narzędziem analizy organizacji i jej zdolności do generowania zysku jest macierz Boston Consulting Group, w skrócie nazywana macierzą BCG czy BCG. Narzędzie to jest jednym z najpopularniejszych z całej grupy tego typu instrumentów analizy nazywanych metodami portfelowymi. Metody portfelowe stosowane są w celu oceny zasobów i aktywów organizacji jako podstawy formułowania strategii i decyzji rozwojowych. W metodach portfelowych dokonuje się analizy w oparciu o dwa wymiary. Najczęściej jednym z wymiarów jest diagnoza otoczenia organizacji, a drugi służy do oceny istniejącego w organizacji portfela produktów. Podstawowym założeniem przyjętym przy opracowywaniu macierzy BCG jest korelacja pomiędzy zyskami ze sprzedaży danego produktu lub sprzedaży generowanej przez strategiczną jednostkę biznesową, a tempem wzrostu rynku i udziałem tego produktu lub sprzedaży generowanej przez strategiczną jednostkę biznesu w tym rynku. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze kilka słów wyjaśnienia, co to jest strategiczna jednostka biznesowa, gdyż do tego terminu będziemy się wielokrotnie odwoływali w dalszej części wykładu. Strategiczna jednostka biznesowa jest to jakaś wydzielona część czy wydzielone przedsięwzięcie, którego strategia może być planowana oddzielnie w stosunku do reszty organizacji. W związku z powyższym ma swoją misję i cele strategiczne, a także swoich własnych konkurentów i oddzielne kierownictwo. Ponadto można wydzielić jej przychody, ale często też i koszty. Wielkość strategicznej jednostki biznesowej w poszczególnych przedsiębiorstwach może się znacznie różnić. Na przykład w międzynarodowym koncernie produkującym sprzęt AGD jako strategiczna jednostka biznesu może być traktowana wydzielona działalność dotycząca produkcji i sprzedaży pralek, ale może być ona ograniczona do jednego kraju lub do jednego kontynentu. W ochronie zdrowia za strategiczną jednostkę biznesową moim zdaniem powinniśmy uznawać raczej specjalność medyczną ograniczoną na przykład do oddziału czy do jakiejś usługi czy ewentualnie do zbioru homogenicznych usług niż do całego szpitala. Macierz Boston Consulting Group została zaprojektowana w celu umożliwienia kierownictwu organizacji znalezienia odpowiedzi na następujące pytania. Jakie powinny być przepływy pieniężne w obrębie istniejącego portfela produktów? Innymi słowy, w jakie działalności inwestować, a jakich się pozbyć? W jaki sposób porównywać strategiczne jednostki biznesowe lub produkty oferowane na rynkach o różnych dynamikach wzrostu? Na jakiej podstawie dokonywać wyborów strategicznych w odniesieniu do poszczególnych jednostek biznesowych? Aby zbudować macierz BCG, potrzebujemy następujących informacji. Udziału każdego z produktów, czy też strategicznych jednostek biznesowych w przychodach ze sprzedaży na danym rynku i dynamikę tej sprzedaży, czyli czy sprzedaż rośnie, czy spada i o ile. Przepływy finansowe generowane przez każdy produkt, czy też tą strategiczną jednostkę biznesu. Tempo wzrostu rynku w ogóle, tempo wzrostu tutaj mamy na myśli tempo wzrostu całego rynku i względny udział w rynku każdego z produktów, czy też strategicznych jednostek biznesowych oraz udział w rynku największego konkurenta. Do określenia tempa wzrostu rynku możemy wykorzystać takie wskaźniki jak przeciętny roczny wzrost sprzedaży albo prognozę średniego wzrostu sprzedaży na następne lata. Dynamikę wzrostu rynku możemy obliczyć dzieląc różnicę sprzedaży w bieżącym roku i poprzednim przez sprzedaż w poprzednim roku. Drugi wymiar, czyli względny udział w rynku danego produktu lub strategicznej jednostki biznesu, można określić między innymi na podstawie takich wskaźników jak ogólna sprzedaż analizowanych produktów na danym rynku lub sprzedaż
największego konkurenta. Używając wielkości największego konkurenta do określenia względnego udziału w rynku, dzielimy wielkość sprzedaży analizowanego produktu przez wielkość sprzedaży największego konkurenta. Przy konstruowaniu macierzy musimy też ustalić graniczną wartość tempa wzrostu rynku, który będzie wyznacznikiem, czy rynek ma malejącą dynamikę wzrostu, czy też duże tempo wzrostu. W oryginalnej wersji macierzy BCG za granicę przyjęto 10% roczny wzrost rynku. Oznaczałoby to, że gdy jakiś rynek rośnie wolniej niż 10% rocznie, to traktujemy go jako rynek o malejącej dynamice wzrostu, a gdy powyżej 10%, to jako rynek o wysokim tempie wzrostu. Jednakże w warunkach panujących w ochronie zdrowia na pewno 10-procentowy próg dla rynku szybko rosnącego jest zbyt wysoki. Tutaj odnośnikiem, czyli wartością graniczną, może być tempo wzrostu PKB, które zazwyczaj waha się w granicach, no powiedzmy, 2-4%. Zresztą od tempa wzrostu PKB też jest uzależnione jakby tempo wzrostu budżetu płatnika, w związku z tym wydaje się ten parametr za najbardziej adekwatny do określenia, czy rynek zmierza równomiernie, powiedzmy, z tempem wzrostu budżetu płatnika, czyli czy płatnik inwestuje w dany segment w ochronie zdrowia, czy też ten segment jest ograniczany. Na wykresie macierzy linia granicznego wzrostu rynku dzieli go na poziomie na dwie części. Proszę Państwa, aby określić ten punkt graniczny z kolei małego i dużego udziału w rynku, zgodnie z pierwotną metodologią BCG oznaczamy go w punkcie równym udziałowi rynku naszego największego konkurenta. Linia ta dzieli naszą macierz w pionie i dzięki temu uzyskujemy cztery równe pola. Każde z pól odpowiednio oznaczamy i tak: produkty czy też strategiczne jednostki biznesowe, które znajdują się w lewej górnej ćwiartce, będą to nasze gwiazdy. Te, które znajdą się w lewej dolnej ćwiartce, będą naszymi dojnymi krowami. Te, które ulokują się w prawej górnej ćwiartce, nazwiemy znakami zapytania czy też dylematami. Natomiast te z prawej dolnej ćwiartki będą nosiły miano psów lub kul u nogi. I tak, proszę Państwa, gwiazdy są naszymi przebojami, co prawda wymagają jeszcze nakładów i na ogół nie przynoszą jeszcze nadwyżki finansowej, ale chociaż nie uzyskujemy z nich znaczących przychodów, to produkty te, czy też strategiczne jednostki biznesowe znajdują się na rynku o wysokim tempie wzrostu i mamy duży udział w rynku, co oznacza, że produkt ten jest wysoce konkurencyjny i przy dalszym inwestowaniu daje gwarancję na duże zyski. Natomiast dojne krowy są to żywiciele firmy. Produkty te przynoszą nadwyżkę netto i finansują pozostałe działalności. Co prawda znajdują się na rynku o niskim potencjale wzrostu, ale mają wysoki udział w rynku i mocną pozycję. Szanse na dalszą ekspansję są małe, ale też nie musimy w nie dużo inwestować, stąd nasza gotówka netto. Z kolei znaki zapytania są to produkty czy też strategiczne jednostki biznesowe, które przynoszą nam straty i trudno określić ich możliwości, ich zachowanie się w przyszłości. Mają względnie niski udział w rynku, ale za to dużą dynamikę, duży wzrost sprzedaży. I w związku z tym mają dużą szansę, aby stać się gwiazdami przy dalszym inwestowaniu. Natomiast psy, nazywane też czasami kulami u nogi, są to nierozwojowe produkty czy też strategiczne jednostki biznesu. Nie przynoszą znaczącej nadwyżki finansowej, znajdują się na wolno rosnącym rynku i mają mały udział w tym rynku. W zasadzie jedyną decyzją, jaką można podjąć w ich przypadku, to rezygnacja z działalności lub sprzedaży lub sprzedaż na zewnątrz.
Jak Państwo zapewne zauważyliście, każdy produkt ma swoje miejsce w macierzy BCG i dla każdego z nich można zaproponować odpowiednie wytyczne dotyczące strategii, takie jak na przykład czy dążyć do wzrostu udziału w rynku, czy utrzymywać udział w rynku, czy powinniśmy się nastawić w stosunku do danej firmy na żniwa, czyli eksploatować firmę możliwie najintensywniej, przygotowując ją do wycofania z rynku lub ewentualnie zrezygnować z jakiejś działalności lub z jakiegoś rynku. Zalecenia strategiczne formułowane w oparciu o macierz BCG mają podstawy w następujących czynnikach, a mianowicie rentowność sprzedaży i niezbędne nakłady, jakie musimy ponieść na daną firmę, przepływy pieniężne netto i udział w rynku danej firmy, danego produktu. Generalnie wyniki uzyskane z konstrukcji macierzy należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: portfela rozwojowego i portfela zrównoważonego. Portfel rozwojowy występuje wtedy, gdy organizacja zapewniła wymianę produktów, czyli zastępowanie starszych przez nowe i rozwojowe. Wymaga to stałego inwestowania w znaki zapytania. Co prawda tylko niektóre z nich odniosą sukces na rynku i zmienią się w gwiazdy, a potem w dojne krowy, ale nie zawsze jesteśmy w stanie na początku odpowiedzieć, które z nich to będą. Natomiast portfel zrównoważony oznacza, że przychody ze sprzedaży produktów rentownych, czyli dojnych krów, ewentualnie późnych gwiazd, będą inwestowane w produkty nowe, nie mające jeszcze dużego udziału w rynku, czyli znaki zapytania lub młode gwiazdy. Poddając organizację ocenie na podstawie posiadanego portfela produktów, można powiedzieć, że organizacja dobrze zarządza swoim portfelem, gdy jest on równocześnie rozwojowy i zrównoważony. Przychody generowane przez produkty są w pełni przeznaczone na dalszy rozwój, a organizacja eliminuje produkty zajmujące pozycję psów, czy jak nazwaliśmy je, kul u nóg. No i oczywiście wprowadza nowe, niekonkurujące ze sobą produkty na rynek. Natomiast portfele nieprawidłowo zarządzane to takie, w których występują tylko produkty będące gwiazdami i dylematami, które wymagają wciąż dużych nakładów, a nie generują przychodów. Może to doprowadzić do kryzysu finansowego. Taki portfel często nazywa się młodzieńczym. Kolejnym przykładem nieprawidłowo zbudowanego portfela produktów jest portfel schyłkowy, który posiada głównie produkty będące albo dojnymi krowami, albo psami. Taki portfel może nawet generować spore nadwyżki finansowe, ale jest nierozwojowy i w dłuższej perspektywie może zagrozić istnieniu organizacji. Odnosząc analizę portfelową do organizacji ochrony zdrowia, można powiedzieć, że szpital dobrze zarządza swoim portfelem produktów, czyli oddziałów czy usług, gdy ma w swoim portfelu zarówno oddziały rozwojowe, które wciąż wymagają inwestycji, ale w przyszłości mają szansę stać się późnymi gwiazdami czy też dojnymi krowami, jak i obecnych żywicieli. Tutaj, mówiąc o fazie inwestowania, mam na myśli nie tylko kwestię zakupu sprzętu czy szkolenia i pozyskiwania kadry, ale też myślę o budowie kontraktu. Ponieważ rzadko się zdarza, aby otwierając w szpitalu nową specjalność, uzyskiwać od publicznego płatnika od razu wysoki kontrakt, który pokryje wszystkie koszty stałe. Najczęściej musi minąć kilka lat, zanim oddział uzyska finansowanie właściwej wielkości. Właśnie ten okres nazywam również fazą inwestowania.
Dalej, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że szpital dobrze zarządza swoim portfelem, gdy eliminuje z niego specjalności, które są kulami u nogi. Na przykład oddział położniczy, który nigdy nie będzie rentowny, ponieważ maleje liczba porodów w obszarze działania szpitala, czy też oddział dermatologiczny, który przynosi straty i nie ma szans, aby osiągnąć profil onkologiczny. Proszę Państwa, przeanalizujmy jeszcze raz dla ugruntowania, dla lepszego zrozumienia tej koncepcji analizy portfelowej, jak następuje przepływ, przesuwanie się poszczególnych firm, poszczególnych, powiedzmy, produktów czy tych strategicznych jednostek biznesowych między tymi poszczególnymi kategoriami, czyli gwiazdy, dojne krowy, znaki zapytania, psy czy kule u nogi. Proszę Państwa, na początku w zasadzie, jeżeli zaczynamy jakąkolwiek działalność, no to wyszukujemy odpowiedni rynek, no najczęściej oczywiście rynek szybko rosnący, jeżeli chcemy odnieść sukces, i inwestujemy w jakieś przedsięwzięcie, jest to ta nasza gwiazda. Kiedy już osiągnie ona dojrzałość, nasze inwestycje maleją, czyli z jednej strony zmniejsza się ilość nakładów, zwiększa się natomiast ilość generowanej gotówki, bo już powiedzmy nie musimy ani tak intensywnie reklamować tego produktu, ani odświeżać parku maszynowego na przykład. W związku z tym ta nasza gwiazda przesuwa się w kierunku dojnej krowy, czyli tego naszego żywiciela, generatora gotówki. Z kolei dojna krowa, jeżeli ją eksploatujemy, z jednej strony ograniczamy marketing, z drugiej strony ograniczamy inwestycje w odświeżenie jakby tej bazy produkcyjnej czy usługowej. Po pewnym czasie oczywiście przychody maleją, nakłady jakieś muszą pozostać, bo jeżeli powiedzmy produkt jest schyłkowy, już coraz mniej chętnie kupowany, no to musimy znowu te nakłady marketingowe zwiększać, więc ta dojna krowa staje się po pewnym czasie właśnie tym naszym psem czy tą kulą u nogi i najczęściej rezygnujemy z tej działalności, sprzedajemy ją jakiejś innej firmie czy w ogóle zamykamy. Oczywiście są takie możliwości, są takie sytuacje, że inwestujemy intensywnie, przemodelowujemy ten produkt, czy powiedzmy znajdujemy dla niego nowe zastosowania, nowy rynek i z naszego psa przesuwa się ta organizacja do znaków zapytania, czyli do, ja bym powiedział, że znaki zapytania to jest taka poczekalnia firm, gdzie mamy różne przedsięwzięcia, często jeszcze dosyć małe, w początkowej fazie, w które inwestujemy i musimy ocenić w pewnym momencie, czy te znaki zapytania mają szansę się przekształcić w gwiazdy i być w przyszłości naszymi żywicielami, czy te znaki zapytania po prostu nie spełnią naszych oczekiwań, nie mają szans na intensywny rozwój i też musimy się ich pozbyć albo poprzez zamknięcie, albo poprzez sprzedaż. Proszę Państwa, podsumowując cykl wykładów poświęcony analizie strategicznej, należy podkreślić, że przedstawione koncepcje stanowią tylko niewielki wycinek ze wszystkich dostępnych w ramach nauk organizacji zarządzania. Niemniej jednak są to jedne z najbardziej popularnych i praktycznych koncepcji czy narzędzi zarządzania. Generalnie analiza strategiczna ma nam dostarczyć pomysłów, które pozwolą w dalszej kolejności wyłonić najlepsze z możliwych cele strategiczne dla naszej organizacji.